Oczywiście, no za 130 funtów to musi wyglądać wiadomo jak. Ale cieniutko dzisiaj, cieniutko. To samo co ostatnio, tylko troszkę więcej. Mało kto tak długo lubi chodzić jak ja. Ale cieniutko dzisiaj, cieniutko. Halo, dzień dobry, witajcie w filmie z cyklu Radzie Gotuję. Dzisiaj przychodzę do Was z takim moim zakupem. Dałem się skusić na reklamę Gordona Ramsaya odnośnie patelni. Rolls Royce wśród patelni, Hexclad. Taką patelnię kupiłem, 30 cm. Nie było w zestawie już niestety pokrywek. Patelnie rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, więc postanowiłem kupić. To mnie kosztowało 130 funtów. Urzekło mnie to, że jest non-stick, że jest lifetime, że jest dożywotnia gwarancja, można używać metalowych narzędzi, jest, no, jest super, super, super Rolls-Royce wśród patelni, tak? Tak o tym mówię. Także rozpakuję ją teraz, pokażę Wam, co jest w środku, jak to tak, co jest w środku. Patelnia, wiadomo, nie? Ale jak to wygląda? Patelnia wchodzi w takim woreczku, oczywiście, no za 130 funtów to musi wyglądać wiadomo jak. No i mamy patelnię. Patelnia wygląda tak, tu ma takie, widzicie, jakby sześciokąty i według producenta ten teflon, który jest tutaj w środku, on jest niżej niż warstwa metalu, która jest ta błyszcząca tutaj. Chodzi o to, żeby ten teflon się tak szybko nie wytapiał, zużywał. Także tak, tutaj przychodzą oczywiście do tego jeszcze takie informacje oczywiście, lifetime warranty, jak używać, dziękujemy za zakup i coś tam jeszcze. Także ja już to przeczytałem i według producenta przed używaniem tej patelni należy ją, trzeba ją przygotować, wlać kilka kropli oleju, oliwy z oliwek, czy tam masła, czy czego chcecie, postawić na piec, to działa również z indukcją na gaz, no i trzeba to po prostu zasezonować, czyli spowodować, że ten tłuszcz się tak ładnie rozleje, obsmarować boki i zostawić to na ogniu przez 2 minuty. Potem patelnia jest gotowa do użytku, także robimy to teraz. Włączamy naszą indukcję. Jest napisane, żeby robić to na wolnym ogniu, czyli ustawiamy szóstkę. Dodamy kapkę oleju, no troszkę więcej. Na stronie producenta jest napisane, że można tą patelnię używać z metalowymi narzędziami. My metalowych nie mamy, mamy wszystko takie plastikowe. Wybaczcie, zmywarka chodzi. Także ja tu użyję takiego pędzelka, co mamy do ciasta, do różnych takich i rozsmarowuję to wszystko po tej patelni, żeby ją zasezonować. Także tak to wygląda. Wszystko robimy tak, jak producent każe. No i zostawiamy to na 2 minuty. A 2 minuty minęły, patelnia już jest zasezonowana i według producenta już od razu można jej używać. Także robimy test jajka. Trochę mi się rozbablało, ale to nic. Zobaczymy, jak się jajko usmaży. Zwiększymy na 7. Dobra. Teraz jajko już jest, powiedzmy, ścięte i teraz czego oczekuję od patelni non-stick, żeby nie przywierała. Chyba nic z tego. No dobra, zostawmy jeszcze chwilę. Niech to jajko się zetnie do końca. Wiecie co? Tak w międzyczasie wezmę swoją drugą, starą patelnię, którą mamy też teflonową, którą mamy już w kuchni chyba rok czasu. Także zobaczymy, jak ona sobie da radę. To jest patelnia Pyrex. Już jest taka przepalona. Także zobaczymy za chwilę. Włączymy tutaj też. Damy troszeczkę oleju. I zobaczymy, jak sobie tamto da radę. Dobra, robimy test. To już mi się ścięło. Zobaczmy, czy... Zobaczcie. Patelnia do góry nogami. Jajko zostało. Non-stick. Non-stick tutaj w ogóle nie działa. Ale zobaczmy, może... świetnie.
Także tak działa patelnia ze 130 funtów, którą reklamuje Gordon Ramsay. Dobra, to możemy już wyłączyć. Także to jest ten non-stick. Masakra. I patelnia jest czarna. Także jajko trafi dla Luny, także nie ma problemu. Teraz tu nam się już zagrzała ta patelnia. I zróbmy test jajka tutaj. Zrobimy to samo. Czyli jajko rozbijamy. I zostawimy na chwilę, zobaczymy co z tego będzie. Zobaczcie, patelnia, która ma rok, bez żadnego podwijania, bez skrobania, na takiej samej ilości tłuszczu, po patelni jajko pływa. Tutaj Hexclad i patelnia Pyrex, która ma już rok, może nawet dwa. Także proszę bardzo, żeby nie było. Tu nawet jajko usmażone jest przylepione. Nie chce się odczepić. Tak. Przetrzemy to tylko ściereczką, przecież ręczniczkiem. Dobra. No więc tak, może zapalę światło, może trochę będzie więcej widać. I tak wygląda patelnia Pyrex. Nie, nie widać lepiej. Po gotowaniu, wiadomo, ona już swoje lata ma. I tak wygląda po i po przetarciu. A tak wygląda patelnia Hex. Klat. Większego bubla nie widziałem, także reklama dźwignią handlu, ale to jest po prostu już przegięcie, bo obiecują non-stick, a tak naprawdę to jest kolejna gówniana patelnia, która tak naprawdę nie zmienia nic w kuchni, jest po prostu bublem. Także jeżeli macie zamiar kupić produkty tej firmy, dajcie sobie spokój, szkoda kasy. Ogólnie jesteśmy w takiej nowej miejscówce, która się nazywa, moi drodzy, Filipino. Pokazywałam ostatnio? Nie wiem, czy pokazywałam ostatnio. Trochę pokazywałam, trochę nie pokazywałam. No i tutaj, żeby... Tutaj jak się zamawia koktajle, to są dwa za jeden. Znowu. Także za takie dwa koktajle płacicie 10 funtów. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo tanio. Sorry, próbowałam dzisiaj lakier. Że moim zdaniem to jest bardzo, bardzo tanio, ale czy to zdrowe, to nie wiem. No i tutaj taki głównie kurczak i jakieś inne sytuacje. Radosław, co sobie dzisiaj zamówiłeś? To samo co ostatnio, tylko troszkę więcej. Czyli? Kurczaka. Całego? Tak. Z piórami. A ja sobie wzięłam kurczaka w tortilli, także będzie na pewno pyszne. Znaczy nie wiem, czy będzie pyszne, mam nadzieję, że będzie pyszne. Jak ty to wszystko zjesz, to nie wiem jak to będzie, a tam bardzo fajny chłopak. A ja wiem, będę chciał deser. Będziesz chciał deser, bardzo fajny chłopak tam, właśnie nas przed chwilą on zobaczył i się pytał, czy ja widziałam, dobrze, że nagrywacie filmy. Radek mówi tak, a co, chcesz być w wideo? A on tak. I się śmieje, kto także idzie tam, zobaczcie jaki wesoły. Nie chcę jego zagadywać, bo nie lubię. Ale powiedział, że chce być, także niech będzie. Radka, jedzenie wygląda tak, moje jedzenie wygląda tak. Bardzo dużo. Przed? Co przed? Dobra, widzimy przed, zaraz zobaczymy po. Korzystam, póki nie ma muzyki. Zobaczcie Radosława, talerz tak jak obiecał, tak zrobił. Zjadłbym coś. O Jezus, ale jako... A nie, to teraz byłeś się mylić z tą koszulką chlapana. I jak? Zjadłbym coś jeszcze. Żartujesz sobie. No to sama kość. Ten kurczak padł z głodu chyba. To myślisz, że takie niesmaczne to było? Że nie, było smaczne. Same kości sprzedają? Ale ten kurczak nie był faszerowany niczym. Dlatego taki mały. Na zdrowie. O, jakieś włosy, czekajcie. Gdzieś tutaj mi lecą. My już w domku. Znaczy ja wyszłam z domku z Lunką. Radek został w domku, bo Radek nie lubi chodzić na spacery. Także przed nami godzinny spacer. Muszę sobie znaleźć jakąś kompankę do spacerowania, ale mało kto tak długo lubi chodzić jak ja. Niestety. Tak więc my idziemy z Luną na spacer. Tak jak mówię, koło godzinki się postaram chodzić. Jak to wyjdzie? To się okaże. Wczoraj wam mówiłam o bluzce Sainsbury's, że kupiłam 3 bluzki. No i to jest jedna z nich. Powiem wam, że tak o. Na górze spoko wygląda, na dole trzeba ją wkładać w spodnie, bo ona jest zakończona takim haftem, takim troszeczkę można by powiedzieć
ciociowym. Nie wiem, jak to nazwać. Tak, wiecie, jak przeważnie ciocia miała takie na weselu haftowane bluzki, to tak to trochę wygląda. Ona jest w 100% z bawełny, także... Także tyle dobrego. Fajny, fajny skład. Kupiłam sobie farby do włosów, mówiłam wam. Farbę z L'Oreal, pierwszy raz. Preference. I tym razem wzięłam 4U, czyli brązowy 4 uniwersalny z nudów. Z nudy? Tak to powiedzieć, chyba tak. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo chcę troszeczkę sobie włosy rozjaśnić. Domowym sposobem, żeby ich nie męczyć. Mi bardzo szybko włosy rosną, także myślę, że za pół roku dotąd będę już miała same swoje włosy. Wiecie, takie swoje, swoje. Także kto wie, może zetnę na krótko? Jak myślicie? Może zetnę. Lunka, chodź, bo jak nas złapie, to złapie. Ktoś ostatnio napisał, że się bardzo psa rozcyli. No i tak, no taka jest prawda. Pies jest rozcyty bardzo. No co ja wam mogę powiedzieć? Jaki pan, taki kram, tak można powiedzieć, ale staramy się ją troszeczkę odchudzić, ale wiecie, Radek zawsze twierdzi, że ile temu psu zostało, ile jej z życia zostało. I wiecie, i... Oj, znowu zła droga. Chodź tędy, zła droga, Luna. Nie wykosili tutaj, pani się pogubiła. No, chodź. A Radek zawsze mówi, że ile temu psu zostało i wiecie, ją tak trochę dokarmia. I ja mu nie zabraniam. Czasami też jej coś rzucę. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale no tak jest. No, ale już ukróciłam bardzo mocno jej jedzonko. No idź. Wyliczyłam, także zobaczmy, jak to będzie, bo ostatnio jak jej tak zrobiłam, jak jej zmniejszałam dawkę jedzenia, ona już ma zmniejszoną dawkę, to chodziła i piszczała, a robiłam na jej wagę taką, wiecie, także wiem, jak to się robi, bo rozmawiałam z weterynarzem, nie wymyślam sobie tego i nie głodzę psa absolutnie, tylko wiecie, jeżeli ona jest przyzwyczajona do jakiegoś tam jedzenia, do swoich dawek, do swoich porcji, no to później jest niestety marudzenie, no ale nie, no nie może tak być. Może tak być, parówko. Już trochę chodzimy, także no już wymęczona jest, ale przypuszczam, że wiecie, gdyby była szczuplejsza, to by jej się łatwiej chodziło, prawda? Taka prawda. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Wiecie, co jest najśmieszniejsze, że byliśmy w knajpie i był chłopak, który jestem tak na 95% pewna, że pracuje u mnie, ale ja się mu przyglądałam, on się przyglądał mi. Wiecie co, my do pracy nosimy mundurki, uniformy, także każdy jest tak samo ubrany, tylko się kolorami różnimy. I naprawdę, ja zaglądałam na niego, on zaglądał na mnie i nie wiedziałam, czy to jest on, czy to nie on, ale tak mi się wydaje, że to on. Ale nie wiem, ja zawsze mówię cześć, ja nie mam nic, wiecie, ja zawsze mówię cześć. Zawsze, jeżeli kogoś z pracy gdzieś tam spotkam, to wiecie, stoimy, gadamy, czy cokolwiek, czy nawet głupi cześć, co słychać i takie pierdoły, ale no, naprawdę nie wiem, czy to był on. W pracy się okaże. No i to jest naprawdę taki ryzyk, fizyk. Czy wyruszamy do dużego, czy nie? Jak myślisz? Bo stąd do dużego i taka rundeczka to 40-45 minut takim szybkim krokiem, bo ja dosyć szybko chodzę. Ale myślę, że zaryzykujemy, co? No jak można nie zaryzykować na tej małej pini? Patrzcie, jaki tutaj przepiękny groszek pachnący jest. Normalnie szok. Wow, cudny. W tym roku nie zasiałam w ogrodzie, a miałam. No i pełno pokrzywy już przekwitającej. Już przekwitła, ale... Robicie coś sobie z pokrzywy? Herbatę, nie wiem, napary, jakieś wywary do włosów i innych. Bo już wracamy, udało się. Nawet się rozchłomorzyło, jakby to kogoś interesowało, co? No, godzinka nam pyknęła, ale z kilometrami słabo. No, do domu na pewno zrobimy 4. Może 4200, ale cieniutko dzisiaj, cieniutko.